Przybiorze. 4 października 2022. Tak oto mało rajdeczka. We wtorek. Odwiedzmy. Zmieni się ten las kolorami jesieni. To fantastyczna sprawa. Żeby taka jesień była. Ciepło, bez deszczu. I kolorowo to by sobie życzył. Znane miejsce, najsłynniejsze jezioro na moich filmach. Jezioro Guczałkowickie. A w tym lesie po prawej stronie jest cholera grzybów. Także przyjrzyjcie na grzyby. Chcę się śpieszyć, zanim nasi wągi zbierają. Bo grzybów jest co niemiara. Blisko. Widzisz? Jeszcze żeś nawet nie wiedział, że tu takie rzeczy są. Znaczy się, ja tu już wiele razy jechał, ale tego nie było widać. Zakaz jest teren monitorowany. Wielby jakiś taki zapadlisko. Ale to faktycznie widać, że to jakieś zapadlisko jest. Zapadlisko, wyrobisko. Coś w rodzaju takiego parku Grudek w Jaworznie. No. Tutaj my byli, zdaje się, 2 lata temu. Oni na razie się nie wydobywają. To będzie jakieś wydobycie gliny albo co. No, gdzie nie ma to ja. Jak to nie wie, to tu jest. Co to tam widać? To są chmury, bo to chyba nie są Tatry. Ale przy dobrej pogodzie widać tutaj Tatry. Tam jak jest wydał ten prześwit w stronę Bielska Białej, to jak jest dobra pogoda, jak jest wybrane fest, widać Tatry. Jest to udokumentowane na stronie dalekieobserwacje.eu. Spojrzyjcie sobie na ta strona. Piszcie sobie tam Tatry z nadjeziora Guczałkowickiego. Jowko z początku nie wierzył, ale przyszedł taki dzień, kiedy Jowko też wjechał. Faktycznie było widać tak. Najlepiej taki dzień, jak jest troszkę wiatru i jest wybrane czyste niebo. Wtedy jest elegancja. O kurczę, tu jest dziury. Nawet to się gałęziami włożą. Fajnie widać te, ta klara za tej chmury. Taki obłok. Kurde, jaki szkło tu jest. Ale szczydło sobie chory jest zamruny. Oj, to chora zdobyto przeze mnie 25 września 2022. Wyczyn godny podziwu. A przy okazji pozdrawiamy pana kanału Na Kole po Śląsku,
który tam skomentował ten film. Bardzo jest to miłe z jego strony. I też godą oglądajcie kanał Na Kole Po Śląsku, bo on faktycznie jeździ też na kole po Śląsku, ale i też po Małopolsce. Ostatnio zrobił pętla rowerowy Szlak Karpia, który ja też przejechał w tym roku. I oglądajcie też Gravelowe Opowieści. Też fajny kanał. Taki facet z taką kobietą nie widzi. Jest naprawdę fajnie. Ale widok tu jest fajny. Tam widać ta wyspa. Że ja skręcałam. Tam ta wyspa widać. Ale nie pamiętam. Sztuczna wyspa na jeziorze Gotałkowice. Prosto jechałam czy skręcałam? No prosto też zajadymy do jakichś chałup, nie? No, przez łąki. No, przez łąki. Bo ja wtedy przez łąki jechałam. Szantoria, Genau widać. Równica. Klimczok, Szyndzielnia. Błatnia. Jaworowy, Radchorz, Radejas. Jeszcze prosto. Wysochora za mgłą. Tutaj Wisła Wielka, tak. Koła. Flaga Związku Nauczycielstwa Polskiego. A, protest nauczycieli jest. Koła oflagowano. Nauczyciele strajkują. No, nie widziałeś, że oflagowano, szkoła była. O co chodzi? No, może mają oflagowane? Ale to nie, z tego powodu nigdy flagów nie wyszali. Pany. To jest protest. A jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. No to sobie jadymy dalej. Wisła Wielka przejechana, czerwony szlak turystyczny. Ale też gdzie szlak rowerowy R4. Także pan na kole po Śląsku na pewno tu jest. Na główną drogę? No w sumie tak. W sumie może lech. Bieleśniczówka zdaje się. Już nie wiem, tam nic żadnej nie ma. Wygląda chyba leśniczówka. Kaszterówka. Tu odbijemy. O, tu zdaje się druga się zrobiła na to też. Dobra. Jak się robi? Jestem za, a nawet przed. Zbraliśmy sobie fajną drogę wykopaną, ale na razie dość twardo jest. No ale rok temu prawie, że to my tak koło chałupy mieli. W połowie października. Jak naszą drogę robili. Chociaż tam wykop był dużo większy, dużo głębszy niż tutaj. Rower umął w niedzielę, jak jechał z Brzeszcz. O piorunie! To trzeba będzie faktycznie myć, bo tu już się zaczyna... O ho ho! Ale będzie bajoro! Ktoś tu godał, że jest twardo, że jest dobrze. Ja pierdzielę! Gdy Bóg czuje niesamowicie. Kurde. Zabłocił są. Zaćmiło się już nam dość wesnie. Są w Zabłociu. No i jest dużo chłodniej jak w niedzielę. Myślę, że nie będzie tak chłodno, a jednak jest.
teraz już prosto będziemy cisnąć do Landeka tą drogą, bo za błocie Solanka. Cisnymy, cisnymy, jadymy. Niestety główną drogą. Landek. W środku lasu. I ruch jak sto piorunów. Wczoraj tu był wypadek. Tak oto krótko, symbolicznie, ale na rowerze cięcie się i doda się. Ważne, że się człowiek poruszał.